I z kolana, i z łokcia. I z buta, i z nosa. Co to masz fajnie, że ten Michał, a nie wiesz, tak i powiem ci, wiesz. Taka ciapa. Ani nie w twarz. Taka ciapa, ani nie kopnie. Nie można na nic liczyć. Mam po prostu, wiesz, highlight wstaje. Postaram się. Ooo, nuda. Kochani. Zaraz, chwileczkę, kabel to ja. Właśnie, no to kula ten. Jeszcze raz. Nie, no muszę powiedzieć o mediach kolonijnych. O swoich przygodach, tak, medialnych. Tak, przepraszam, media. Tego, kochanie, co to... Aha, bo to po niemiecku masz ustawione, tak? Dlatego... Dobrze? Pamiętam przygodę taką w Calgary z telewizją miejscową i z Markiem Grechutą, moim wspaniałym przyjacielem, kolegą i wielkim polskim artystą. Namówiłem go na wywiad telewizyjny, sądząc, że w Calgary jest telewizja polonijna. Skromna pewnie, ale spełnia jakąś rolę. Ale... Przeszło to nasze oczekiwania. Pojawiliśmy się w jakimś biurze podróży. Za drugim biurkiem była jakaś kotara. Między zlewem a ubikacją ustawiono krzesełko dla naszego wybitnego artysty. On poprawił loka. Ustawiono naprzeciwko kamerę Super 8. Niewtajemniczone, podpowiadam, że to niezwykle amatorski sprzęt. Małych rozmiarów. Zapalono jakąś żarówę i zadawano mu pytania kompletnie nieadekwatne jego twórczości, wielkości i tego, że to jest Marek Grechuta, ważna postać w naszej kulturze. No tak niekiedy wygląda obdarta z rzeczywistości nasza polonijna rzeczywistość. Jeden z redaktorów Chicago, znany redaktor Piotruś ma na imię, bardzo szczerze chciał zapytać i podlizać się mistrzowi, czyli Markowi Grechucie, i mówi: słyszałem, że pan był pierwszym raperem w ogóle w Polsce. No, myślał, że może zrobi mu komplement, że Grechutki wyśpiewywane do poezji, którą sam pisał, że to może być jakiś pierwowzór tej blokowej historii pod tytułem rap i hip-hop. No, natomiast Marek zareagował dosyć ostro na tego typu insynuacje i stwierdził, że redaktor jest nieprzygotowany do zadawania pytań. To kolejny taki przykład na to, że trzeba bardzo przygotować się do wywiadu. Z artystą, o którym chce się porozmawiać, to trzeba porozmawiać w momencie, kiedy się o nim dużo wie, o jego twórczości przede wszystkim. Rzeczywiście taka średniawa dzisiaj. Downtown. Wypełnione to, kurczę, wiesz, tak sobie wystajesz, ale jak się zbliżają, trzeba się skulić, bo możesz odlecieć. Flower power. Nie to. No, grają na kubełka, zobacz. Nie mogę się położyć. O,
XXXX. Na tą panią, co filmowaliśmy w tym, w Las Vegas. Las Vegas. O, to jakie fajne koszulki zobacz. O, wiem. Coś kusztyka dzisiaj ta nasza wycieczka. Sponiewieraliśmy się wczoraj jak zwierzątka. No, zdarza się. Udławiła się czymś. O, jest moja żona. Cześć, kochanie. Cześć. Na co cię namówili? Chcesz nagrać? Co? Co, kochanie? Widzę, że cię namówili na jakiś nowy ten. Ale White Angel. White Angel. Tak się śmieliśmy, że pewnie ci jakąś nakładkę. Nie wiem, czemu Krzysia zgadł, że pewnie nakładkę. Zobacz, tu na tej pierwszej, na tym pierwszym stanowisku leży taka mała foka. Oparta swojego kolegę. To zaraz pierwsza ta platforma, na której leżą. Tam przodu taki stary, tam są dwie takie malutkie takie. Maluteńkie te dzieciaki. I gadają. Ale jak one się leją tu między sobą, znaczy skaczą po sobie. To jest takie śmieszne. Że dzisiaj nieco osłabionej kondycji, powiem ci, że mi sprawia ogromną frajdę oglądanie tych fok. Chętnie bym tam poleżał. Możemy poleżeć, kochanie. No ile to... Ile to roboty. Roboty. To jest taki śmieszny, to mi się tak śmiesznie zachowują. No, tamte się pobudziły, bo jeszcze tam masz, widzisz? O. White Angel. Alcatraz. Któryś z artystów tu obecnych był zapowiadany przez Boba Wintona? Ja! Proszę bardzo. Chciałeś? A jak to idzie, Aniu? A ty tylko przez Krzyśka i Miszę. Pozdrawiamy cię, Krzysiu. Jak to idzie? No, ta piosenka. Moja droga, ja cię kocham. Naj, 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 naj. Nie znam dokładnie tekstu. Ale był taki moment w naszym życiu, kiedy to była nasza piosenka. Nie wiedzieć czemu. I będzie i wrócimy do niej w sławetnym pubie kolegi Williego. Czy się zapowiesz nas wobec tego wtedy? Tak, tak, wtedy zapowiem. Skoro ciebie, bo Bobby Winton zapowiadał, to chociaż taką namiastkę my będziemy mieć, to nas Krzyś zapowie. Myślałem, że chcesz powiedzieć, że wrócimy do tego na starość. Okazuje się, że to jeszcze na tej trasie ma być.